największej plaży w Czarnogórze, a może i Stare Miasto na Ulcini. Było super, było fajnie, ale to jeszcze nie koniec. Ja uwielbiam takie rzeczy. Witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia. Witamy Was serdecznie z dobrej wody. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na koniec dnia w Starym Barze. Widzieliście parę ujęć właśnie z tego miejsca. I zrobiło się ciemno, wróciliśmy, zjedliśmy jakąś przekąskę i poszliśmy spać. Także nie było więcej co Wam tutaj relacjonować. A dzisiaj jest kolejny nowy dzień i zamierzamy znowu coś dzisiaj porobić. No i moi drodzy, za mną, jak widzicie, piękne okoliczności przyrody, to może z tymi okolicznościami przyrody Was zostawię i opowiem Wam, co dzisiaj planujemy zrobić. No to słuchajcie, plan na dzisiaj jest następujący. Chcemy dzisiaj troszeczkę pochillować, ale trochę też pozwiedzać, poeksplorować. Więc plan jest następujący. Jedziemy teraz za chwilę do miejscowości Bar. Tam jest targ. I chcemy coś jeszcze zobaczyć na tym targu, zobaczyć, porównać z targiem na Budwie. Może coś tam jeszcze sobie dokupimy, jakieś smaczki. A potem chcemy pojechać do miejscowości Ulcini. Jeżeli to się tak wymawia, no to jest tak najbardziej oddalone już na Czarnogórze, prawie pod granicą albańską. I tam jest jedna z większych, może nie największych plaż, głównie piaszczystych. I tam chcemy sobie troszeczkę podpoczywać. No i zwiedzić to miasteczko, które no też jest podobno dość barwne, dość głośne, dość hałaśliwe, dość dużo tam się dzieje. Nie wiemy, czy teraz tak samo jest, ale zobaczymy. Także moi drodzy, taki jest plan, za chwilę wyruszamy, także bądźcie z nami dzisiaj, oglądajcie ten odcinek. Przypominam o subskrypcjach, lecimy, lecimy. Także moi drodzy, sobota w barze, jesteśmy już w miejscowości Bar. Idziemy szukać targowiska, zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. No i czy jakieś zrobimy tam zakupki, czy nie. Nagramy coś pewnie telefonem, żeby nie wyciągać specjalnie aparatu, żeby tam ludzi nie peszyć. Także coś tam, jeżeli się uda, to nagramy telefonem. Dobra, słuchajcie, wchodzimy właśnie na targ, znaleźliśmy targ. Także za chwilę Wam pokażemy, coś tam pewnie kupimy. Więc wchodzimy i pokazujemy Wam, jak wygląda targ w Czarnogórze. Imamo olivke ekstra kvaliteta, barska žutica, probaj suha, ona pod kamen, zelone, imaš ono u calamuru. Vidiš olivke kakve, probaj zelone kakve je. Słuchajcie, kupujemy oczywiście figi, ale tam spod stołu mamy taki jeszcze fajny trunek, który jest oczywiście znany na tym, ale to on jest tylko spod stołu, i to my co troszeczkę spod plandeki właściwie. Także widzimy, mamy też oliwki i inne jakieś suszone rzeczy, winogronka. O, za duży, duży. Malo, malo. O. Jer 6 je rakija, ova litra 12 eura je litar, 5 je tu i 5 i 6, to 11.
A few moments later. Jesteśmy do bardzo ciekawego miejsca. Jest to uznawane za jedno z najstarszych drzew w Europie, a więcej powie Wam o tym jeszcze Viola. Zgadza się, a więc drzewo, przy którym się znajdujemy, w roku 1957 zostało wpisane jako pomnik przyrody. Natomiast w roku 2015 oszacowano wiek tego drzewa na 2240 lat. Moi drodzy, witamy Was z Ulcini. Ulcini, kolejne miasteczko. Wystarczyło przejechać około 30 minut i jesteśmy w Ulcini. I zaczynamy od plaży. Zaczynamy od plaży, największej plaży w Czarnogórze, a może i nawet tutaj w okolicach. I to jest plaża, jak już widzę z odległości niewielkiej, piaszczysta. Także moi drodzy, a plaża się nazywa Velika Beach, albo inaczej nazywana Miami Beach. Także moi drodzy, witam Was na plaży Miami Beach. Zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie, po prawie 3 godzinach schodzimy z plaży. Viola bardzo lubi, ja tak trochę średnio, więc idziemy teraz troszeczkę jeszcze podpoczywać w mieście, zobaczyć, co dzieje się w tej miejscowości. Ulcini, przypominam, Ulcini, jesteśmy w Ulcini. Aha, jeżeli byście chcieli wiedzieć, komplet na przykład leżaków kosztuje 20 euro tutaj, więc dość sporo. Także do Was należy decyzja, czy macie coś swojego, czy leżycie na ręczniczku. Plaża jest ogólnie dostępna, nie wszystkie bary są już otwarte, więc wiadomo, że w sezonie pewnie tu jest full, a teraz już są tylko nieliczne. Jest również nie obok tutaj w ogóle kemping i stoi sporo samochodów kempingowych, więc jakbyście chcieli przejechać właśnie jakimś samochodem typu właśnie camper, to jest taka okazja. Przed samej plaży, przy pięknej, dużej plaży jesteście, także bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, dotarliśmy do Starego Miasta, Stary Grad też się to nazywa, Ulcini. Pochodzimy troszeczkę po Starym Mieście, wypijemy jakąś kawkę i zobaczymy, co tu można ciekawego zobaczyć. Słuchajcie, usiedliśmy sobie
w jakiejś kawiarence tutaj w knajpce, żeby trochę popodziwiać widoków. Zobaczcie, cały widok, ta miasteczko. Jest tutaj też ta druga, mniejsza plaża, która jest, tak można powiedzieć, w mieście. Na tą drugą plażę, na którą my byliśmy, niestety nie dojedziecie komunikacją miejską, tylko ewentualnie własnym transportem albo taksówką. W oddali tam, nie wiem czy widzieliście, też mogłobyś zauważyć, że coraz więcej pojawia się tutaj meczetów i zasłyszeliśmy, że jest już tutaj sporo czarnogórców muzułmanów, czarnogórców chrześcijanów też jest dużo, także jest tutaj tak bardzo już pomieszane, a jesteśmy już bardzo blisko Albanii, więc tutaj jest troszeczkę już taka inna kultura, nawet kultura jazdy, wpychanie się, trąbienie na siebie, także jest ciągły gwar, korki, więc już jest troszeczkę inaczej niż byliśmy zupełnie na zachodzie Czarnogóry. Także no, poznajemy tą kulturę, poznajemy kolejne miasteczka i za chwilkę pijemy kawkę. No i co? Kawka wypita, stare miasto na ulicy zaliczone. Właściwie kręte uliczki, wąskie, tak jak w Kotorze czy w innym mieście, tylko z tym, że też bardzo dużo restauracyjek, knajpek, hoteli. Zagospodarowane to stare miasto jest właśnie przez te obiekty. No i cóż, schodzimy już na parking i zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tutaj przejdziemy, może jakąś promenadą. Tu jak zeszliśmy, to mamy taką promenadę, zobaczcie, plan B, Enjoy, Big Ben, więc tutaj są jakieś takie bary, knajpki, ale wszystko już jest pozamykane, pozasłaniane, więc myślę, że to działa tylko w sezonie letnim i tutaj się myślę, że na tej promenadzie dużo dzieje. No niestety nie pokażemy wam tego, ale myślę, że jeżeli macie ochotę, to możecie tu przyjechać i to sprawdzić. Wydaje się, że tutaj może się dużo wieczorami dziać. To może być jakaś... Myślę, że to jest jakaś imprezownia duża. Z takimi różnymi knajpkami. Bo wygląda to dość ciekawie. Tutaj przechodzimy właśnie... co widzieliście z góry, jesteśmy blisko miejskiej plaży, zdecydowanie więcej ludzi niż tam, gdzie byliśmy wcześniej, także jeżeli się gdzieś tutaj zabukujecie w centrum miasteczka, to będziecie mieli między innymi tą plażę do dyspozycji. Też jest piaszczysta, też jest piasek, nie ma kamieni. A tu macie widok z drugiej strony. Idziemy sobie tą promenadą, przeszliśmy liczne jakieś knajpki, restauracje, hotele i oczywiście ta plaża, a w oddali na górze stare miasto, też z knajpkami, z hotelami, także też nastawione wszystko na turystów. Teraz jeszcze zawitaliśmy do portu. Piękne tutaj jachty, piękne stateczki, piękne tutaj w ogóle, myślę, zachód słońca jest przy tych statkach, więc warto też tutaj, jeżeli jesteście w pobliżu miejscowości Bar, przyjechać i zobaczyć właśnie tą całą zatokę i zobaczyć tutaj piękny port, także zobaczcie. We'll be right back.
wracamy ponownie z dobrej wody i moi drodzy wylądowaliśmy w restauracyjce. Restauracyjka się nazywa Val, jest tutaj dość dobrze oceniana i zobaczymy. Zamówiliśmy sobie dwie potrawy, Wiola zamówiła sobie jakiś makaron, a ja zamówiłem czarne risotto, które tutaj jest podobno bardzo popularne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czekamy, mamy piękny za chwilę zachód słońca, także nic nam więcej nie potrzeba. Czekamy na potrawy i potem podzielimy się, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, przyszły potrawy. Przyszło czarne risotto, przyszło penne, także wygląda to obłędnie. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze smakować. Mamy również oczywiście winko, mamy jeszcze, dostaliśmy fryteczki. Była kawka, takie winko, proszę bardzo. I tutaj mówię jeszcze raz te potrawy, za chwilę posmakujemy i Wam damy recenzję, jak tutaj smakuje. Słuchajcie, takiego risotto jeszcze nie jadłem, jest takie pyszne, naprawdę mięciutkie, takie w sam raz. Dodatkowo są te bajery owoców morza, czyli jakieś małże, jest jedna krewetka, ale są, czuć w ogóle smaki morza. Chyba kuchnia śródziemnomorska to jest jedna z moich ulubionych kuchni. I naprawdę, tutaj mamy na przykład właśnie kawałeczek jakiejś takiej, nie wiem, małży czy czegoś. Ja uwielbiam takie rzeczy. Wiola może trochę mniej, bo mówi czasami, że to gumowe, ale dzisiaj się chyba zmieni zdanie i będzie ze mną smakować to, także bardzo dobre. Moi drodzy, kończymy kolejny dzień na Czarnogórze. Było super, było fajnie, ale to jeszcze nie koniec. Dziękujemy właśnie serdecznie Wam za to, że oglądacie te odcinki. Oczywiście pamiętajcie, że były wcześniejsze, będą kolejne. Dziękujemy serdecznie i w pięknym zachodzie słońca cheers, robimy cheers. Moi drodzy, zdrówko Wasze i nasze, także zobaczcie. Cześć moi drodzy, ostatni dzień na Czarnogórze, ostatni dzień, także chcemy coś tu jeszcze ciekawego porobić. Jutro mamy samolot, więc jeszcze dzisiaj możemy pojechać nad Jezioro Szkoderskie. Jeżeli Was interesuje temat faunnej flory i chcecie zobaczyć jedno z największych jezior na Półwyspie Bałkańskim, no to oczywiście zapraszamy serdecznie, zostańcie z nami do końca odcinka. Powiem Wam o kosztach, powiem Wam, jak dojechać, jak tam zwiedzić, co zobaczyć. No i cóż, startujemy za chwilę, także zostańcie z nami do końca odcinka. A my się zbieramy. No i słuchajcie, dojechaliśmy do miejscowości Wir Pazar. Tutaj jest parking. Potem Wam oznaczymy, na którym parkingu warto się zatrzymać, ponieważ jest tu mnóstwo naganiaczy. I nie kupujcie wycieczek od razu od naganiaczy, tylko pójdziemy sobie za chwilę dalej mostkiem takim. Przejdziemy sobie i tam są stoiska, gdzie możecie kupić, wybierać sobie prywatne wycieczki w większej grupie i tak dalej, i tak dalej. My też właśnie tam się wybieramy. Także oznaczam Wam parking, oznaczam Wam miejsce, gdzie najlepiej się zatrzymać. A my już idziemy w stronę jeziora. No i tutaj przy ulicy mamy taką kładeczkę i tą kładeczką idziemy sobie w stronę właśnie tam, gdzie stoją łódki, tam gdzie są stoiska, gdzie możecie kupić taką wycieczkę i sobie zaraz dojdziemy dalej, to Wam pokażemy co i jak. No i dochodzimy do już zatoki, gdzie stoją różnego rodzaju łódeczki. Za chwilę pokażę Wam jeszcze miejsce, gdzie są te punkty, gdzie można sobie ewentualnie popłynąć w którąś z łódek. I tutaj, tak jak widzicie, macie, są i większe, i mniejsze. Najlepsze są te mniejsze takie, tak jak stoją tam. I teraz jeszcze pójdziemy się zaraz zorientować, co i jak. No i tam w oddali macie po kolei stoiska różnych firm. Możecie sobie pójść, zobaczyć, przejść i ewentualnie wybrać jakąś wycieczkę. A my jeszcze pójdziemy zorientować się, tutaj przejdziemy, mamy trochę czasu do 10:00, zobaczyć, czy coś tutaj innego możemy jeszcze sobie znaleźć. Dobrze, jesteśmy już przy takiej właśnie miejscu, gdzie możemy sobie
zakupić bileciki. 20 euro od osoby i tu macie całą mapkę. Wypływamy sobie z tej miejscowości. Tutaj będziemy mieli całą wyprawę. Będziemy objeżdżać sobie, będziemy na tych wysepkach. Będziemy widzieli kilka fajnych punktów. Tutaj są właśnie na zdjęciach przedstawione między innymi. Nie wszystko będzie może super widoczne. Na przykład kwiaty lotosu może nie być, ale na przykład taki dywan z kwiatów z lotosu powinniśmy zobaczyć. Taka wycieczka trwa 2 godziny, więc myślę, że spokojnie powinniśmy wszystko fajnie zobaczyć. Podobno jakieś winko jest, jakieś napoje są w cenie i pani nam doradziła, żeby też skorzystać z toalety, bo to jest 2-godzinny podróż i no wiadomo, że tam nigdzie nie ma gdzie się zatrzymać, tak żeby spełnić swoje obowiązki. No i moi drodzy, tak to wygląda. Czekamy, wyjazd jest o godzinie 10, mamy jakieś tam pół godzinki, czekamy, dostaliśmy bilecik, spotykamy się tutaj i później pani nas zaprowadza do miejsca, gdzie będzie stała nasza łódka. Orzech wodny. So, I told you that the taste is like coconut, sweet. Moi drodzy, tak jak widzieliście na przebitkach, piękne jezioro Szkoderskie. Można tutaj się napiewać widokami nie tylko natury, ale również i żyjących tutaj ptaków i innych zwierzątek, także polecamy serdecznie. Akurat trafiliśmy tak, że mieliśmy tylko 3 osoby na łódce, więc warto przyjechać tutaj wcześniej rano i wtedy możecie sobie spokojnie zwiedzić to jezioro w 2 godzinki, spokojnie Wam wystarczy. Miły Pan nam opowiedział bardzo dużo fajnych rzeczy, ciekawych, także warto skorzystać z takiego przewodnika również, który Wam opowie tutaj o tym, jak to jezioro Szkoderskie wygląda, co możecie zobaczyć. Zna nazwy w języku polskim, w angielskim, hiszpańskim, czarnogórskim, także naprawdę bardzo fajnie to jest wykonywane tutaj, także polecamy Wam wybrać się tutaj na te 2 godzinki. Nie zmarnujecie na pewno czasu, a odpoczniecie, dostaniecie też jakieś winko, wodę, także zapraszamy serdecznie, my polecamy i będziemy powolutku wracać już do portu, bo mamy jeszcze 0,5 godzinki takiego płynięcia, a naprawdę fajnie to wygląda. Lecimy dalej.
No i słuchajcie, jesteśmy już po podróży, jesteśmy po tripie łódką dwugodzinnym. Myślę, że bardzo fajna przygoda, bardzo fajne wyzwanie. Można pojechać sobie zobaczyć troszeczkę natury, troszeczkę przyrody. Także polecamy serdecznie. Takie też oderwanie się od rzeczywistości, od miasta, od zgiełku. My byliśmy, tak jak naprawdę udało nam się być tylko na łodzi 3 osoby. Ale wiadomo, że im przyjedziecie wcześniej, tym jest szansa, żebyście właśnie byli właśnie w mniejszym gronie, bo to się fajniej kameralniej spędza niż w jakimś tam spędzie 100 osób na łódce. Także moi drodzy, my wracamy na parking i jedziemy jeszcze w jedno fajne miejsce, które chcemy Wam też również pokazać. A few moments later. A my już jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym, ponieważ przemierzając taką trasę między Cetynią a Rijeką, można zobaczyć bardzo, bardzo fajną malowniczą trasę. Między takimi wzgórzami rozciąga się rzeczka, która sobie płynie takimi meandrami. Dotarliśmy właśnie do takiego punktu, który się nazywa Pawlowa Strana. I tutaj oczywiście możecie zobaczyć, jak ta pięknie rzeka wygląda, jak ona krąży, jak ona meandruje w każdą stronę i jesteśmy na tym właśnie punkcie i za chwilę Wam to pokażemy. Można zobaczyć piękne widoki, także już Was zabieram. Zobaczcie, jak to wygląda. Moi drodzy, słuchajcie, wjechaliśmy w jeden z najdłuższych tuneli, jakim jechaliśmy w Czarnogórze. On ma 4200 metrów, czyli prawie troszeczkę więcej niż 4 km. No i żeby przejechać tym tunelem, trzeba zapłacić. Płaci się 2,5 euro albo przy wjeździe, albo przy wyjeździe, w zależności z której strony jedziecie. I jest to spora oszczędność kilometrowa, jeżeli chodzi o dojazd do miejscowości Bar, albo jak my jedziemy do Dobrej Wody. Także musicie być przygotowani na taką ewentualność, albo ewentualnie jechać dłuższą drogą, wtedy bez opłat. A teraz pozobaczcie, jak długo, jak ciągnie się ten tunel. Słuchajcie, wróciliśmy już na nasze stare śmieci, czyli do Dobrej Wody i zobaczcie, zrobiliśmy sobie pyszną obiado, kolację. Rybka, surówka, ziemniaczki z takim pięknym widokiem, proszę bardzo. Znaleźliśmy taką miejscówkę, gdzie można kupywać jedzenie na wagę. Kupiliśmy właśnie pyszną rybkę smażoną. Prosto pani nam wyjęła z, można powiedzieć, z takiego grilla smażącego się. Suróweczka z kapusty, ziemniaczki. Mam nadzieję, że to będzie pysznie smakować. Myślę, że jak z restauracji, także życzymy sobie smacznego. Moi drodzy, ostatni zachód na Czarnogórze, ostatnia nasz wieczór na Czarnogórze. Dziękujemy serdecznie, że oglądaliście całą serię. Mam nadzieję, że się podobała. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszych odcinków, zapraszamy serdecznie. Oczywiście liczymy na Wasze subskrypcje, lajki itd., itd. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Zrobimy jeszcze odcinek podsumowujący, ile kosztowała nasz Czarnogóra, bo na pewno Was to interesuje, a ja Was zostawiam już oczywiście z pięknym zachodem słońca. Trzymajcie się, dziękujemy serdecznie. Pozdrowionka, hej!